Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Arcania. Tak wygląda moja postać, mamy poziom 28. Czy z król ma do nas jeszcze jakąś sprawę? Robarze, dobra. Skoro przepędziłeś bogów i demony, co z demonem, który na tobie żeruje? Wiem, to bardzo niepokojąca kwestia. Może na tym świecie są rzeczy, o których się nam nie śniło. A co to, Ferde Kiepski jesteś, czy o co chodzi? Kurde, co to za tekst? Po co mam zanieść amulet do klasztoru? Wie to tylko niewidoma kobieta. Podejrzewam, że klasztor skrywa jakąś tajemnicę. No, nie jesteś bezimiennym, którego pamiętam. Ruszajmy, Miltenie. Muszę przygotować niezbędne składniki i pomówić z królem. Idź przodem, dogonię cię. Daranis pewnie jest u Diega, a może już poszedł do kanałów w dzielnicy świątynnej. Chciał je zbadać. Zanim mnie wypędzono z dworu, stworzyłem krąg teleportacyjny łączący fortecę z domem Diega. Użyj go. Zaoszczędzisz czas. No, to na pewno użyję, no bo nie będę biegał w tą i z powrotem. Ten krąg jest tutaj chyba przy Zyrze. O właśnie, tu jest ten krąg. Zyra, nie chcesz pogadać? Witaj, nie chcesz pogadać. No to dobra, no to ruszajmy. Arcanum Miltena, faktycznie. Jeśli chodzi o zadania, które na nas czekają, z tego co czytałem, znowu są możliwe różne ścieżki wyboru. No i pewnie znowu będę was właśnie prosił, moi drodzy, o pomoc w tym, którą ścieżkę mam wybrać. Jednak też z tego co czytałem, możliwe jest spróbowanie każdej ze ścieżek, a dopiero potem zdecydowanie, więc w ten sposób na pewno będę robił. Mari? Znalazłeś Diega? Tak, no, znalazłem. Nic mu nie jest. Gdzie Daranis? Natychmiast muszę z nim porozmawiać. Na dole w kanałach. Pojawiło się jeszcze dwóch magów, są razem. No to dobra, no to idziemy. Gdzie w tych kanałach czekają? A dobra, po lewej stronie widzę. No czemu moja postać tak wolno chodzi? Pełzniesz, ale dobra, tutaj widzę, że czeka nas Daranis. Witaj, przyjacielu. Wszystko w porządku? Tak, tak, gadajmy dalej. Diego i Milton żyją, ale teraz ważniejsze jest to, co się dzieje w świątyni Inosa. Przed chwilą miała tam miejsce magiczna bitwa. A teraz bariera odcina świątynię od świata. Gdzie są Ningal i Merdarion? Merdarion dowiedział się o jakimś zapomnianym wejściu do katakumb pod świątynią. Chciał je zabezpieczyć przed nieumarłymi. A Ningal niedawno tędy przechodził. Mam otworzyć? Tak! No? Jeszcze się pytasz? Czy ja widzę tam nieumarłych? Chyba tak. Proszę bardzo, z dystansu. Tak jest. Ty, czekaj na swoją kolej. Dziękuję. Jak to za mało? Tak jest. Walić go! Walić go! No, dziękuję za współpracę. Naprawdę. Naprawdę. Czy ja tutaj muszę tak uważać? Czy każdy chce mnie tutaj zabić? Przepraszam. Czy każdy chce mnie tutaj zabić? Co to jest w ogóle za jakieś... Co to jest? Ja chcę dobrze. A wszyscy na mnie polują. To jest w ogóle niesamowite. Dobra, tu coś jest. Wejść można. Nie ma tu więcej miejsca. Jest, cwaniaczko, tylko żartujesz tutaj i się ukrywasz. Jak nie ma wejścia? Na pewno jest. Tu jest też, nie ma. Ja szukam cały czas znajdziek, nie? Liczę, że gdzieś będą te znajdźki. Gdzieś muszą być. Gdzieś muszą być. To co, no to do piwnicy. Basement. Okej, coś tutaj się dzieje, widzę. Hello, co to się dzieje? Wyglądam, jakbym się nudził? No, trochę tak. O, najmłodszy członek bractwa. Ledwo cię rozpoznałem. Niestety, nie ma czasu na uprzejmości. Muszę się szybko dostać do świątyni. Nie radziłbym ci tam iść. Wygląda na to, że ktoś ją zaatakował.
Intruzi dostali się tam przez katakumby i zablokowali wszystkie wejścia. Wiem. Milton powiedział, że we trzech poradzicie sobie z barierą w środku. A co z tą? Amatorszczyzna, ale zasilana sporą mocą. Gdybyśmy się z Ningalem skoncentrowali, moglibyśmy otworzyć w niej przejście. No to do dzieła. Na co czekacie? Co się tu w ogóle dzieje? Milton ci wszystko opowie. Ja muszę pozbyć się kultystów. No lecimy, lecimy, dobra. W ogóle gdzie my jesteśmy? Podziemia, okej. Czy tutaj coś ciekawego jest? O, myślałem, że to kultyst... A myślałem, że ja z tobą mam pogadać. O kurde. Ja już tutaj idę na pewniaka. A ty, kurde, widzisz? Widzisz? Ale byśmy się pomylili. Szedłem na pewniaczka. A ty mnie już tak załatwiłeś? Tak, załatwić chciałeś? Ten jest mój. No to powodzenia. Czuję twój zapach. No to poczułeś. I co? Fajnie? Dziękuję. 8. Zdrowia mi sobie trochę przywrócił, co? Fajnie było? Sierpy macie tylko. Nic więcej? Nic więcej? Naprawdę? Kurde, gdzie tu są jakieś znajdźki? Staram się je odkrywać. Staram naprawdę. No i jeszcze jeden. Dobra, dziękuję. Miło się z wami współpracuje. Właściwie proste chłopaki z was są. No to mi się podoba. Nie oszukujecie, że jesteście nie wiadomo kimś. No i miło, miło się z takimi naprawdę. Dobra, tutaj pusto, pusto. Coś jeszcze? I tutaj na zakręcie widzę, że są zaznaczone jako wykrzykniki. Więc tyle łatwiej jest. Coś tutaj jest? Nie można tego nawet otworzyć. Nic się nie świeci. Nie ma nigdzie jakiejś znajdźki. No szkoda, no liczyłem na więcej, ale nie ma. Dawaj. Tak jest. Tu tunel zasypany, da się wejść? Nie da się wejść. A, idzie sprawnie. Tu coś jest? Tu nie widzę niczego fajnego, ale widzę skrzynki. Wow, jakie kody skomplikowane. Ale otwieramy. Coś jest? Insygnia Pyrokara. Wow, niezłe. Esencja nieśmiertelności. Esencja śmierci. Wow, co tu... Skąd oni takie rzeczy mają? Ja się pytam. Skąd? Nakradli pewnie złodzieje jedne. Jaki trudny zamek. No. Tak jest. Uff. Co to jest? Łzy Inosa. Ale ten Inos się napłakał. Ile oni tych łez tutaj mają? Po pierwsze, jednorazowe, dystansowe zwoje. Coś tutaj znaleźliśmy, nie? No to wczytujemy, zobaczymy, czy coś fajnego. Różne wyposażenie. Coś tutaj było, jakąś maskę znaleźliśmy. Myrtański szturmak mądrości. To jest to samo, co my mamy. I talizman z cieniostwora, niezły nawet. I co tutaj, amulet białego oka. Tutaj też jeszcze była wzmocniona tarcza. Pierścień maga bitewny. Ooo, pierścień maga 40-30, umiejętność magiczna. No nie wiem, czy nie lepsze. Może warancki hełm, no to nie jest takie lepsze. Karwasze zabijaki, coś jeszcze. A tutaj, insygnia Pyrokara 30 mana, 15 umiejętność magiczna. Czy to jest lepsze? Pancerz ma na zdrowie. Niekoniecznie. Może ciut, ale nie aż tak bardzo. Tutaj ławeczki, żeby sobie posiedzieć, okej. A ja nie siedzę. Czy oni są nade mną? Czy oni są nade mną, ja się pytam? Bo tak jakby ktoś był nade mną. Tu coś jest? Nie ma nic. Tak, tędy można wejść schodami na górę. Tu się coś świeci aż. Czyli coś tutaj jest.
A tu myślałem, że to jest skrzynka jakaś jest. Tutaj nic nie ma, nic nie ma. Skrzynki, nic nie ma. Tu nad nami coś jest. Czuję twój zapach. Tak, to... Bolało dupsko, co? Tak, bardzo. Proszę bardzo. Z dystansu. To jakaś bariera chroni coś? Kultysta i już jest po nim. Coś, ktoś. Tutaj coś jest. Kielich zarysowany. Myślałem, że to jakieś posążki nosa, naprawdę. No i co ja teraz mam zrobić? Jakby kultystów załatwiłem. Są nasi magowie wspaniali. Tylko ja też wiem, że tutaj znajduje się gdzieś relikwia. Więc ja jej poszukam, a potem z wami pogadam, no bo nie śpieszy się, tranquilo, tranquilo. Tu coś powinno być chyba, nie? Gdzieś tutaj coś jest. O, tutaj coś widzę, dobra. A to nie jest relikwia. Finąco grzyliś, to też nie jest relikwia. Ja tej relikwii poszukam i za chwilę się widzimy. No i dobra, moi drodzy, jestem, stoję tutaj, jak widzicie, pięknie morze widzę, a tu jest posążek Inosa, po prostu sobie leży, naprawdę schowali w bardzo, bardzo ciekawym miejscu, wow. Nie mogli bardziej, nie wiem, po prostu, nie mogli bardziej. No i jestem, moi magowie. Świetnie, bariera zniknęła. Milte, taki tylko rudy jesteś z tej świątyni. Perspektywy. Jak mamy zdobyć amulet śniącego? To faktycznie pewien problem. Wielcy mistrzowie mają odmienne zdania, ale chyba każdy z nich wymyślił jakiś sposób. Lepiej sam z nimi porozmawiaj. I to jest moment, w którym będziecie decydować o tym, którą de facto ścieżką skończę to zadanie. Jak mamy zdobyć amulet śniącego? Wielcy magowie w świątyni dobrze się spisali. Do usunięcia tej bariery potrzeba będzie ogromnych ilości many. Musielibyśmy zasypać barierę magiczną rudą, ale mogą minąć tygodnie, nawet miesiące, zanim przyślą jej z Korinis wystarczająco dużo... A niech to! Mam jednak inny pomysł. W katakumbach znalazłem ukrytą runę many. Kierując się przeczuciem, zabrałem ją z miejsca, w którym leżała, a bariera osłabła. Czyli trzeba usunąć pozostałe runy, żeby bariera całkiem zniknęła? Zgadza się. Każda usunięta runa odsłania kolejną. Możemy zlikwidować barierę kawałek po kawałku. Gdzie są pozostałe runy? Podejrzewam, że ukryto je w mieście. Mimo to udało mi się odnaleźć ślady sensoryczne magów, którzy te runy stworzyli. Jeśli połączymy nasze umysły, będę cię mógł prowadzić od jednej runy do kolejnej. Ile może być tych run? Ich moc powinna rosnąć w postępie geometrycznym. Podejrzewam więc, że będą jeszcze maksymalnie 3. Gdzie jest kolejna? Gdy zabrałem pierwszą runę, ogarnęły mnie następujące odczucia. Wiatr w moich włosach, zapach soli. Nie mogę złapać tchu, kręci mi się w głowie. Za mną potworny żar. Czyli to czuł mag, gdy tworzył drugą runę? Dokładnie tak. Może na podstawie tego uda ci się znaleźć właściwe miejsce. Poszukam. Możesz usunąć barierę? Tak, kilka dni temu znalazłem to we fragmencie muru. Co to? Ruda meteoryczna. Taka mała grudka zawiera tyle samo many, co wielki stos magicznej rudy. Poszperałem trochę. Wygląda na to, że gdy miało miejsce to potężne trzęsienie, wybuchła gwiazda. A jej części pospadały na miasto. Jeszcze kilka takich grudek i... Ile grudek potrzebujesz? Tyle, ile znajdziesz. Według moich obliczeń w mieście powinno się znajdować jeszcze co najmniej 7. Wiesz może, gdzie dokładnie je znajdę? Wiem. Według świadków jedna grudka upadła w fortecy. Kolejna w dzielnicy Biedoty. Tam, gdzie uaktywniłeś obeliski dla Ningala. Dwie następne leżą gdzieś w dzielnicy portowej. A niedaleko stąd...
W dzielnicy świątynnej spadły podobno aż 3 grudki. Poszukamy, poszukamy. Kto jeszcze został? Ningal. Jednej rzeczy nie rozumiem. Nie powinieneś być po stronie kultystów? Znowu to pytanie. Nie. Stoję po własnej stronie. Ale zęby ci się świecą. Po stronie mojego pana. No czerwono. Kultyści nie wszystko rozumieją. To krew chyba. Nie rozumieją? Mają zbyt proste wyobrażenie Beliara. Mój mistrz to dużo więcej niż tylko masowe zniszczenie. Ci heretycy muszą zginąć. No i zginął. Daranis powiedział, że wiesz, jak zdobyć amulet śniącego. Zamieniam się w słuch. Możemy wysadzić barierę. Czym? Gdy zabijałeś tych heretyków, zaatakowała mnie niebieskoskóra harpia. Anbeil. Śmierć Drurhanga musiała zaniepokoić Ziszę. Anbeil? Ciekawe. Tak czy inaczej, przepełniała ją moc mojego pana, lecz ja okazałem się silniejszy. Wyssałem z niej energię i wróciły mi siły. A jaki to ma związek z barierą? Tę barierę stworzyły owieczki Inosa. Jeśli zalejemy ją mroczną energią Beliara, powinna pęknąć. Co chcesz zrobić? Poświęcić Anbeil na barierze? Ich serca powinny wystarczyć. W tej cudownej chwili śmierci połączenie. Dziękuję. Tyle mi wystarczy. Ile serc potrzebujesz? Wyczuwam w mieście jeszcze 5 Anbeil. W porcie, w dzielnicy bogaczy, w pobliżu areny, w dzielnicy biedoty i dzielnicy świątynnej. To powinno wystarczyć. No i dobra, moi drodzy, na pewno będziemy robić wszystko, co oni ty nam zlecili. Proszę bardzo, serca dla Ningala, to są serca dla Ningala. Jeśli mamy jakieś inne zadania, amulet śniącego, zanieść wszystko lub znaleźć fortecy runy Miltena. Proszę bardzo, znalazłem. Trzy pozostałe, usuń pierwszą z 3 pozostałych ruin many, wydrzyj serca Anbeil. Wszystko będziemy szukać, wszystko będziemy szukać. Ja się z wami będę widział, gdy już w jakimś miejscu coś będziemy odkrywać. No i moi drodzy, stoję tutaj w dzielnicy tej górnej. Tutaj znalazłem rudę meteoryczną, nie wiem czy to jest ta ruda, tak. Znajdź w dzielnicy rudę meteoryczną dla Miltena, więc znalazłem jedną. Tutaj też niedaleko jest posążek Inosa, więc już wam od razu pokażę. I o, proszę bardzo, grób przy okazji. Czyli mamy 30 na 30, zapomniane grody, super. Zdobyty przedmiot runa lodowej mocy, nieźle. Utracone przedmioty. Tutaj znalazłem kolejny posążek Inosa, proszę bardzo. Zgarniamy, mamy 29, więc już niewiele naprawdę nam brakuje. No i to jest jeszcze jedna ruda, znalazłem ją tutaj. A ta jedna ruda to chyba znaleźliśmy ją wcześniej, już jak tych kultystów się pozbywaliśmy. Tutaj jeszcze, proszę bardzo, 3 lub na 3. W dzielnicy tej świątynnej mam już maksymalnie znalezione wszystkie rudy. Dobra, patrzmy na mapę. No tutaj jest serce na Ningala, więc tam się udamy, no i też tam się zobaczymy. No i jesteśmy, o, jest Anbeil. Jesteśmy w tym miejscu, w którym walczyliśmy z golemem, więc kolejna Anbeil jest pierwsza chyba Anbeil jest pokonana, proszę bardzo. Lecimy dalej, teraz pójdziemy tutaj, do tej serce na Ningala, no i widzimy się już w dzielnicy portowej. No i jesteśmy w miejscu, kiedy kiedyś spotkaliśmy tutaj Diega. No i proszę bardzo, jest kolejna Anbeil. Proszę bardzo, pokonujemy ją. Okej, okay, no i lecimy w miejsce, o którym wydaje mi się mówił Merdarion, a jest to pewnie ta wieża, no bo mówił coś o ciepłym powietrzu, o bryzie jakiejś, że coś tam, to chyba ta wieża, no to tylko to nam pozostaje. No i moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chyba to będzie ostatnie, co zrobimy, ponieważ odcinek jest wystarczająco długi. Udało nam się dotrzeć do tego amuletu śniącego. Jest pod barierą, więc spróbujemy go tutaj odzyskać. No i faktycznie, patrzcie, jest coś. Doskonale. Słyszę kolejne echo. Podnoszę wzrok i widzę, jak zza góry wyrasta forteca. Potężna i groźna. Za mną ktoś wykrzykuje rozkazy. Spowija mnie kurz wzbijany przez żołnierskie buty.
Okej, mamy podpowiedź, gdzie szukać kolejnej runy. Ja tutaj popatrzę, pochodzę po tym mieście, tak żeby po prostu przyszły odcinek był sprawny, ale musicie zdecydować do przyszłego materiału, któremu magowi de facto pomożemy wydostać amulet ściącego spod bariery. Na karcie społeczność jest ankieta wrzucona, decydujcie, za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję, tak wygląda moja postać, tak wyglądają zadania, które będziemy wykonywać w przyszłym odcinku, gdzie już będę wiedział, jaka jest wasza decyzja odnośnie ścieżki, któremu magowi pomożemy. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!